Temat wdzięczności już kiedyś poruszany był w studiu świadectw. A czy można być wdzięcznym za trudne doświadczenia? Bo zazwyczaj dziękujemy za coś dobrego, za coś miłego, dziękujemy na przykład za, za zdrowie, dziękujemy za dzieci, dziękujemy za najbliższych. A wtedy, kiedy pojawiają się trudności, czy potrafimy powiedzieć: Dziękuję. Moim gościem jest Magda. Dzień dobry. Dzień dobry. Magda, za co Ty jesteś wdzięczna? Tak jak od razu powiedziałaś o tej wdzięczności, to pomyślałam, właśnie, że jestem wdzięczna za życie. To był mój pierwszy, pierwsza myśl. Ale rzeczywiście ta wdzięczność jest za wiele, wiele aspektów mojego życia. Przede wszystkim za to, że siedzę tutaj i że przyszłam o własnych nogach. A za to, że no właśnie, że żyję, ponieważ a, mówiono mi, że nie będę żyła już w 2022. W związku z tym a, a, chodzę, pływam, a, zapisałam się na naukę tańca z mężem, m, żyję, jestem zdrowa, a, ale też jestem wdzięczna za przyjaciół, których poznałam na tej trudnej drodze, która mnie spotkała, i za to, że o, uwierzyłam w to, że, m, a, że jestem kochana bezinteresownie. I że nie muszę na nic zasługiwać, po prostu taka jaka jestem, jestem kochana. Zaczniemy od początku. Mm. Może nie od dnia Twoich narodzin, mm -hmm. ale od tego momentu, kiedy coś niepokojącego zaczyna się z Tobą dziać. Mm -hmm. tak. Masz męża? Masz dzieci? Tak. Małe dzieci. A Wtedy miałam syna. A miał 6 lat. 6-7. Córka miała około czterech. Życie w re przy małych dzieciach. Ja byłam trochę na takiej zmianie zawodowej. Jestem z wykształcenia socjologiem, hotelarzem. W różnych dziedzinach pracowałam życia, ale jakąś taką moją pasją stała się rodzina i w ogóle jakaś taka wiedza na temat rodziny, na temat małżeństwa i bardzo pragnęłam e, pracować w poradni rodzinnej i robić warsztaty dla par. I tak też się zaczynało dziać. Zaczynałam pracować trochę w poradni rodzinnej, trochę ze swoją przyjaciółką zaczęłam robić warsztaty dla par, e, bo widziałam też, jaki jak jest kryzys w ogóle par, relacji damsko-męskich. Mm, I jakoś zapragnęłam dzielić się też swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą. Swoimi, zainteresowani, swoimi zainteresowaniami właśnie z małżeństwami. I rzeczywiście zaczęłam się źle czuć. Zaczęła mnie boleć prawa strona, to znaczy prawa ręka, kręgosłup. Te bóle były coraz jakieś mocniejsze. Zaczęły mnie boleć lędźwia. Trochę się tym nie przejmowałam, no bo tutaj. Matka Polka, tutaj praca. Tu też jeszcze miałam taką firmę sprzątającą, która też mnie obciążała fizycznie. Więc jakby też nie było, nie miałam takiego światła czerwonego, wiesz, że coś się ze mną dzieje. Może tak musi być, bo jestem przemęczona. Smęczona, tak. Tak? Tu pracuję fizycznie, tu, tu sprzątam u siebie w domu, tu z, z dziećmi wożę, zawożę, przywożę. Ale rzeczywiście te bóle były coraz mocniejsze. Jak poszłam do lekarza, to lekarz powiedział, że pewnie mam zapalenie korzonków, dał mi antybiotyk. Ja jakoś czułam, że to nie jest to, i nawet tego antybiotyku nie wzięłam. E, między Bożym Narodzeniem a, a Świętem Trzech Króli bolało mi już tak bardzo, że poszłam jeszcze raz do swojego lekarza. I powiedziałam, że no budzę się w nocy, że biorę leki przeciwbólowe, bo drętwieje mi lewa ręka. Który to był rok? E, to był rok 2018, grudzień. E, ponieważ to e, no, tak naprawdę to już po świętach było, tak mówię, to, to, to w 2019, styczeń. Było to tak grudzień, styczeń, przełom 2008-2019. Lekarz mi dał skierowanie. Na prześwietlenie. Powiedział, że być może się gdzieś uderzyłam, może mam uraz. No, wyśmiałam to, można powiedzieć. Bo, bo myślisz sobie, kiedy ja się uderzyłam, jaki uraz, w tak? W ramie, tak. Jak? No i niestety na zdjęciu wyszło, wyszedł jakiś cień wśród piersi, który był, można powiedzieć, niezdiagnozowany, ale... Opis był taki, że mam jak najszybciej zgłosić się do pulmonologa na CITO. Ja wtedy pamiętam, poszłam do koleżanki z tym, z tym opisem, właśnie z którą przygotowywałyśmy warsztaty, i ona się zaczęła śmiać i mówi: Ty, może masz raka? No i obydwie się zaczęłyśmy śmiać, tak? Mamy taki trochę czarny humor z tą koleżanką, ale w ogóle, jakby to, totalnie to był, to był żart. Przez myśl, by my nam nie przeszło, że, że coś takiego się zadziało, ponieważ no, niestety trudno jest dostać się do lekarzy. Zaczęliśmy dzwonić po znajomych lekarzach, pisać te opisy, i rzeczywiście wszyscy lekarze mówili, że to jest bardzo poważna sprawa i żebym jak najszybciej się skontaktowała z jakimś lekarzem. Najlepiej, żebym zrobiła tomograf. Na szczęście. Na szczęście w rodzinie jest osoba, która robi tomografię komputerową i wykonała mi ją w przeciągu kilku dni. I tomograf wykazał, że już są trzy guzy i że ten cień właśnie to był zawierał te trzy guzy. No i później było już tylko gorzej. Później już cała diagnostyka biopsja, która trwała dwie godziny pod narkozą, wykazała, że mam pięć guzów w węzłach chłonnych. Jest to nowotwór złośliwy, który bardzo szybko się... który bardzo szybko powiększa swoje rozmiary. No i jak najszybciej muszę zacząć leczenie, ponieważ no, mogę nie zdążyć wyzdrowieć. Co ty sobie, Magda, wtedy myślałaś, że masz dwójkę dzieci małych, hmm. że... To nie jest czas na Ciebie. To mm -hmm. jest czas dla, dla najbliższych, bo musisz się kimś mm -hmm. zaopiekować. Moja koleżanka kiedyś mi powiedziała: Magda, wszystko wszyscy tylko nie ty. I rzeczywiście nie tego się spodziewałam, a byłam osobą bardzo taką otwartą, pomocną. Byłam zawsze w trójkach klasowych, aktywna właśnie w wielu obszarach. Czyli ty byłaś, Magda, tą mamą, która zdejmuje obowiązki z innych, nakładając te obowiązki na siebie. Trochę tak. <laughs> Trochę tak. A też byłam taką osobą, która lubiła pomagać innym ludziom, która też w, swoim, w swojej takiej pierwotnej rodzinie, tak, jaką jest mama, tata, rodzeństwo, też wielokrotnie pomagałam, tak? Mamie, bo też miała różne trudne sytuacje życiowe. No i nagle wszystko się skończyło, nagle wszystko się zawaliło, nagle wszystkie moje plany życiowe, po prostu z dnia na dzień spowodowało, że ta choroba, ta diagnoza spowodowała to, że, że już nic nie mogłam robić, ponieważ ja coraz gorzej się czułam. Nie miałam już siły nawet na gotowanie obiadu, na przyjazdy, zawożenie dzieci. I to te tempo było tak szybkie, że tak naprawdę pytasz, co pomyślałam? Tylko właśnie to, że jak to możliwe, tak, jak to możliwe? Przecież nikt w rodzinie też nie ma raka. Przecież jestem tak młodą osobą. Tak. Mm. E, miałam 30 lat, jak zachorowałam. E, 32. E, więc, e, więc myślę, że nikt w tym wieku się nie spodziewa takiego, e, takiej diagnozy. Ale czy to tempo spowodowało, że ty wiedziałaś, że musisz o siebie zawalczyć? Czy y, jednak y, ból y, fizyczny uh -huh. y, też gdzieś, nie wiem, zastanawiam się, zblokował taką chęć walki o siebie, że, że jednak no, ktoś inny o ciebie walczył? Najbliżsi, mąż. Ech, wszyscy żeśmy walczyli. Hmm. Ech, myślę, że nowotworu nie da się wygrać w pojedynkę to była walka dzieci, walka męża walka przyjaciół i całej rodziny i męża i mojego wszyscy byli bardzo w to zaangażowani wszyscy bardzo pomagali ja rzeczywiście, tak jak powiedziałam z takiej energicznej kobiety stałam się kobietą która leży i która nie ma siły która za dwa miesiące dostała chemię i po tej chemii tydzień czasu leżała nic nie jadła i, i momentami nawet nie, nie mogłam mówić, nie mogłam otwierać oczu. a e, Tak bardzo się źle czułam. A co, e, co mówiliście dzieciom? Jak dzieci zareagowały? Bo powiedziałaś, że dzieci też e, walczyły. Tak. Ech, mąż rozmawiał e, na temat mnie, na temat choroby. Nie wiem, czy pamiętasz taką bajkę, która opowiada, jak organizm żyje. To jest. E, takie małe, różne stworki. Było sobie życie. Dokładnie. E, takie małe stworki, które właśnie są e, pokazane jako czerwone, krwinki białe, krwinki i tak dalej. I rzeczywiście wtedy mąż puścił im taki odcinek o nowotworze, jak to, jak to wygląda i jak się z tym walczy. I dzieci zrozumiały, że oczywiście nie, nie mówiliśmy im o zagrożeniu życia, e, które rzeczywiście już było wtedy. Bo to był czwarty stopień nowotworu, jak się od razu dowiedziałam. Ale wiedziały o tym, że mama musi chodzić na chemię, żeby pomóc organizmowi zwyciężyć tego pajączka, który tam się wgryzł w węzły chłonne. Brałam chemię, brałam radio, później przyjmowałam radioterapię, bardzo wysoka, wysokie dawki, bardzo od razu. Takie było mocne te leczenie, ale musieliśmy szybko zareagować, żeby rzeczywiście ten nowotwór jak najszybciej był zniszczony. I tak myśleliśmy, że tak się stało we wrześniu, czyli prawie po, po pół roku leczeniu. Wyjechaliśmy w październiku do przyjaciół, do Budapesztu, żeby tak przeciąć, coś zacząć nowego. Ja wtedy miałam taki meszek na głowie, E, ale tam się zaczęłam źle czuć. E, Dzwoniłam do lekarki, lekarka powiedziała, że prawdopodobnie może zmiana klimatu, może ta podróż, no jestem osłabioną osobą w tej chwili, więc żebym się nie martwiła. Ale jakoś czułam z tyłu głowy, że coś jest coś jest nie tak. E, I jak w listopadzie zrobiono mi badania, okazało się, że mam że mam guza w kręgosłupie. Mm. Nie mogliśmy w to uwierzyć. Ja i lekarze. Lekarze też powiedzieli, że się nie zdarza taki przypadek, żeby po miesiącu od ukończenia leczenia na nowo był atak choroby, że to jest zazwyczaj około roku. Więc pomyślano, że może są to jakieś objawy po radioterapii, że może to jest jakiś stan zapalny i kazano mi się obserwować. Ja też nie chciałam brać chemii, bo nie chciałam do tego wracać, wiedząc co to znaczy. Ale niestety było coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, jak w grudniu miałam takie badanie PET, które jest takie typowo onkologiczne. Ono wykazało, że ten guz się jeszcze powiększył dwukrotnie. Ja już mama wspomina to, że chodziłam na czworaka, trochę tak było, ponieważ no, nie miałam siły być wyprostowaną. Tak mnie bardzo bolały plecy, że chodziłam po prostu w pół zgięta. Były takie sytuacje, że idąc do toalety, po prostu opadałam na podłogę, bo nie byłam w stanie się podnieść, tak? A w styczniu byłam umówiona na chemię, więc zrobili mi jeszcze szczegółowe badania. Okazało się, że ja prawdopodobnie dwa miesiące chodziłam ze złamanym kręgosłupem. Ten nowotwór złamał mi kręgosłup w miejscu w TH4. To jest odcinek piersiowy. Natychmiast mnie przyjęli do szpitala, chociaż ja myślałam, że jeszcze wrócę do domu, że to przyszłam się tylko umówić na ewentualne leczenie. No, ale mi położyli od razu do łóżka, e, dali cewnik e, i zabronili jakiegokolwiek ruchu. I wróciłam dopiero za trzy miesiące do domu, e, całkowicie leżąca. E, no i później było, można powiedzieć, tylko gorzej. E, dostałam paraliżu od pach w dół, e, bez żadnego czucia. E, pół roku leżałam, walczyłam. E, Dawano mi różne mieszanki chemii, ściągano ze stanów chemię i łączyli je, mówiąc, że albo wygram ja, albo nowotwór. Chociaż nie zdawałam sobie sprawy, jak mocna jest ta chemia, bo po czasie dopiero teraz wiem, że groziło mi, groziła mi ślepota, niedosłuch, więc takie mocne uszkodzenia mózgu. No i w 2020 w czerwcu wypisano mnie do hospicjum domowego, mówiąc, że walka została przegrana, ponieważ miałam kolejne przerzuty e, do kości w ramieniu, do stawu. E, nowotwór był widziany w, w płucach, w krwi, w węzłach chłonnych. E, no i proszono, żebym się żegnała z rodziną. Także e, to była taka, taka moja droga do nowotworu i e, przez, z nowotworem, a nie do nowotworu, przez, e, z nowotworem. E, I stał się cud, a później stały się kolejne. Powiedz mi, jak to się dzieje, że my tutaj się spotykamy, hmm. że rozmawiamy. E, ja zdradzę, że to nie jest tak, że ty masz taką całkowitą płynność ruchu w momencie, kiedy chodzisz. Tak. Choć kiedy spotkałyśmy się dziś na dworcu, to przywitała mnie uśmiechnięta młoda kobieta. Mm. Tak, bo ja jestem, wiesz, jak, jak dwulatek, który się cieszy, że chodzi <laughs> e, i że żyje i że znowu może oglądać drzewa, bo tylko widziałam niebo, przez rok nie wychodziłam na dwór. Więc wszystko na nowo chłonę. Ale mówisz, że stał się jeden cud, później dzieją się kolejne. Tak. To, to co w się takiego dzieje? Wróciłam do domu. Nie byłam w stanie nawet e, jeść sama, myć zębów, ponieważ miałam już tak ręce osłabione i tak zaatakowana byłam przez ten nowotwór, że mój stan był naprawdę e, słaby. Kto się tobą opiekował? Opiekowała się przez rok moja mama 24 na dobę. Teściowa z kolei opiekowała się dziećmi. No i oczywiście jeszcze mąż się opiekował, ale też i dzieci przychodziły, dawały mi jedzenie, picie, siostry gotowały, też mnie karmiły, myły. Także to wiesz, obstawy miałam dużą przyjaciółki. Eee... I cóż, powiedziano mi, że mam nie ćwiczyć, że mam nic nie robić, ponieważ to może spowodować tylko jeszcze większe obrażenia kręgosłupa, a więc jeszcze większe cierpienia. Mój rehabilitant nie zgodził się z diagnozą lekarzy. Powiedział, że chyba inną medycynę studiował i powiedział, że jak najbardziej musimy ćwiczyć, żebym miała siłę umyć sobie zęby. I zapytał, jakie mam marzenie. I powiedziałam, żeby usiąść żeby móc przytulić swoje dzieci. Eee, I on powiedział, okej, okay, to do tego dążymy. Do tego dążymy. I ja mówię, ale wiesz, lekarze mi że ja umrę, jak usiądę. Albo będę żyła jak roślinka. A on mówi, nieważne, przynajmniej przytulisz dzieci. Obiecuję ci, to ja cię nie zostawię. I rzeczywiście ja słuchajcie, nie dążyłam do tego, żeby wyzdrowieć, a dążyłam do tego, żeby usiąść i przytulić własne dzieci, żeby mieć siłę, żeby je objąć, nie. I tak też się stało. Po pół roku ja usiadłam na, na łóżku, później na wózku, zaczęłam jeździć, zaczęłam się bardzo cieszyć życiem, zaczęłam wychodzić na spacer, wąchać kwiatki. Odprowadzać dzieci do szkoły, wiesz wszystko to, co każda mama mówi, o Boże, jeszcze muszę zrobić obiad, o Boże, jeszcze muszę zabieźć. A ty to sobie ja myślisz, to ja teraz mogę odprowadzić dzieci tak, do szkoły. Tak, to było to, to, był, to była przyjemność. Mhm. Wow, one do mnie przychodzą. Wow, ja mogę i to po prostu byłam zachuśnięta tym wszystkim, nie. Jak usiadłam już w miarę stabilnie, bez żadnych gorsetów, już w miarę stabilnie siedziałam i się poruszałam na wózku. To mój rehabilitant Maciek mówi: Wiesz co, Magda? To może byśmy zaczęli się uczyć chodzić? Jak to? <grym> Ale przecież no po prostu widzę, że jest OK. No, dobra, ja już wszystko zrobię, co ty mówisz. Tak i tak już mnie skreślili, więc ty jeden nie wiesz, co byłeś ze mną od początku, co mogę. No i tak step by step. Więc minęły dwa lata a, i chodzę. Głównie o balkoniku gdzieś w dalsze, w dalsze odległości, ale rzeczywiście już na nogach całkiem nieźle się trzymam. I to jest cud, bo cud po pierwsze, że, że właśnie nic się ze mną nie stało, że ja chodzę. Drugi cud jest taki, że jak poszłam na badania, to okazało się, że nowotwór się cofnął i że nie ma żadnych komórek nowotworowych. Ja później w międzyczasie jeszcze miałam w gardle. To w gardle jest tylko cień, że on był, nie ma, jest ślad. E, w barku prawym 2 cm jest ślad, że był, nie ma. W kręgosłupie był, nie ma. Generalnie czysta. Tak sobie myślę, Magda, że <grym> mówisz, że jest ślad, to można to trochę porównać do takiej blizny. Kiedyś tak. ktoś się skaleczył. No tak. i teraz jest blizna, aha, to tak. było. Pamiętam o tym tak, to kiedyś się wydarzyło. Tak, myślę, że dobrze, że jest ten cień, bo y, lekarze nie wierzą, że ja to przeszłam. Jak poszłam odwiedzić swój szpital, y, to profesor wzywał wszystkie pielęgniarki i wszystkich lekarzy i pokazywał palcem, to jest Magda Szczotka. Pielęgniarki się opierały o stoły i mówią, to ty żyjesz? To w takim razie, co mówił profesor? Dlaczego tak się stało? Powiem tak, oficjalnie powiedział, że chemia paliatywna, Pomogła mi wyzdrowieć, ale wziął mnie do swojego gabinetu i powiedział, że inaczej nie może powiedzieć. I powiedział, chyba sobie, sobie pani zdaje sprawę, że to nie my i nie chemia panią uzdrowiła. Co pani wzięła? <grym> ja mówię, panie, panie doktorze, e, modliły się zakony, modliły się seminaria, modlił się cały świat, można powiedzieć, bo nie tylko w Polsce. Było odmawiane pompejanki, modliły, modliła się moja chrześnica, moje dzieci. I nic więcej nie mogę powiedzieć. I myślę, że to jest po prostu taki cud, który też jest potrzebny na miarę XXI wieku, gdzie, gdzie dużo ludzi też nie wierzy, że gdzie, gdzie jest ta zachwiana wiara, bo ja właśnie widzę, że to umocniło moją wiarę i pokazało, że rzeczywiście. Jest Pan Bóg i On jest wszechmogący. To, co my mówimy, to jest takie, wiesz, te, no, że Pan Bóg jest wszechmogący. Mówimy to w wyznaniu wiary. Ale... Tak, wierzę w Boga Ojca tak, wszechmogącego. Tak. Na ile tam na jest ile? wiary? Tak. A na ile są to wypowiadane słowa poprzez to, że się ich kiedyś nauczyliśmy? Tak. I takim świadectwem też dla mnie było to, że mój rehabilitant, który był wiele lat bez sakramentów, był osobą wierzącą, ale bez sakramentów, Zanim ja jeszcze wyzdrowiałam w trakcie mojej choroby, powiedział: Magda, jesteś żywym świadectwem, że istnieje Bóg. A ja, wiesz, taka połamana, leżąca, nieprzytomna, zadałam mu pytanie: Jak to? Przecież właśnie w takich sytuacjach ludzie tracą wiarę, właśnie pytają, gdzie jest ten Bóg. A on mówi: Bo wiesz, ja widzę, jak Ty przyjmujesz tą swoją chorobę, a jak inni, i że Ty jesteś w najgorszym stanie. A cały czas się uśmiechasz i wszyscy my, pielęgniarki, lekarze, czerpiemy z ciebie radość i pokój. A ty jesteś tak bardzo cierpiąca. I później dla niego było już tylko lepiej, bo jak ja zaczęłam wyzdrowieć, to on mówi: Widzisz, ja wiedziałam, że Pan Bóg istnieje. I ja nie wiem, co się wydarzyło, że ja miałam taką intuicję i taką siłę walki, że się sprzeciwiłem lekarzom. I proszę cię, znajdź mi księdza, was się chce wyspowiadać. I po kilku latach on się wyspowiadał, jest teraz można powiedzieć, nawrócony albo w trakcie nawrócenia. Jeździmy razem na uwielbienia, na msze. Także to też dla mnie taka niesamowita, taki prezent. I też mu kiedyś powiedziałam, że, że bardzo się bulwersowałam właśnie moją chorobą i chciałam wiedzieć dlaczego. I wiem, że ludzie wierzący nie mają często odpowiedzi dlaczego. Ale jak zobaczyłam jego nawrócenie i to, jak jego życie się zmieniło i się zmienia do tej pory, to powiedziałam, że dla jednego jego było warto tak cierpieć, nie? że było warto to zobaczyć, co się w nim wydarzyło. Także w tym temacie wdzięczności też jestem wdzięczna, też za jego nawrócenie i za jego życie, za to, żeśmy się spotkali, bo byliśmy potrzebni. On mi uratował, można powiedzieć, takie życie fizyczne moją sprawność, a myślę, że ja przyczyniłam się do jego życia takiego duchowego, nie? Wspomniałeś, że wiele wspólnot, zgromadzeń zakonnych, że ludzie na całym mm. świecie się y, za ciebie modlili. Tak. Y, a czy ty sama y, modliłaś się o cud uzdrowienia siebie, czy o siłę w walce z chorobą? Bo to była walka na śmierć mm. i życie. Tak. Wiesz, co nie, nie modliłam się o uzdrowienie? Eee, ja tak naprawdę nie wiem o co się modliłam. Chyba bardziej się modliłam w ogóle nie o siebie, tylko o dzieci, o męża, o Teściową, żeby miała siłę. Wiesz, z dzieciakami, a o moją mamę. E, pamiętam, jak było tak e, już tak źle, ja mm, zapominałam modlitw, zapominałam mówić zdrowaś, Mario, czy nasz. Więc sobie włączałam tam aplikację, żeby to leciało, wiesz, miałam dużo czasu, bo leżałam całymi dniami i nocami, więc tam różańce, koronki, to wszystko, to była dla mnie atrakcja, powiem szczerze. Ale już jak było tak bardzo źle, jak już wiedziałam, że muszę się żegnać, to wtedy się modliłam, żeby Pan Bóg mnie nie zabierał, bo, bo nie chciałam, żeby moja mama przeżyła śmierć swojego dziecka, nie? Że wiedziałam, że dla mnie, jako dla matki, byłoby to coś najgorszego i nie chciałam, żeby mojej mamie to się wydarzyło. I się modliłam właśnie w takiej intencji, żeby, żeby mojej matce nie była zabrana najstarsza córka, eee, a później e, moja córka do mnie powiedziała: Mamo, nie umieraj, bo tata sobie z nami nie poradzi. <grym> I tobie. I to też był taki motor, że okej, okay, córka mi dała znać, jestem potrzebna. Nie mogę, Pokałam po nocach, nie? Patrząc na moje małe dzieci, szczególnie na moją córkę, która będzie kobietą, nie? Wiedziałam, jak ważna jest rola matki i po prostu też dlatego nie chciałam umrzeć. Ale powiem szczerze, że byłam tak umęczona cierpieniem i chorobą, że ja osobiście byłam gotowa odejść, nie? I że też wiedziałam, że trójka w niebie, moich dzieci, tutaj wcześniej był temat o poronieniach, o dzieciach utraconych. Ja też mam trójkę dzieci straconych przed moją chorobą, trzy razy poroniłam, bardzo źle to przeżyłam, bardzo trudno mi było, ale w perspektywie, kiedy ja chciałam, znaczy miałam tam przejść, czułam, że jestem jedną nogą już w niebie, to, to się cieszyłam, że poznam tam trójkę, że dwójkę poznałam tu, a trójka czeka tam. Także i też byłam przygotowana na ten, na ten moment. Wtedy, kiedy ty dowiadujesz się o chorobie, to nie zadajesz panu Bogu pytania: No, ile jeszcze? Mm. Straciłam trójkę dzieci, mm -hmm. tutaj mam dwójkę, mam się kim opiekować, mam dla mm -hmm. kogo żyć, a ty mi dajesz chorobę, z którą mm. nie wiadomo, czy ja sobie poradzę, mm -hmm. choć, tak jak wspomniałaś, y, to wszystko działo się bardzo szybko. Od momentu diagnozy, leczenie i, i, i później w ruch wchodzi cała machina. No, także tego, żebyś ty te stanęła na nogach. Tak. Nie, nie zadałaś Panu Bogu tego pytania? No Ile, ile jeszcze? No, no, nie jestem w stanie po prostu znieść tego wszystkiego. Zadawałam. Zadawałam mnóstwo pytań, a nawet miałam pretensje bardziej, nawet jeszcze więcej chyba pretensji niż pytań. I jeszcze więcej wyrzutów niż pytań. Ale miałam to szczęście, że. Że wokół mnie były osoby wierzące i miałam to szczęście, że były bardzo blisko. Byli, byli Salwatorianie z Krakowa, była Agnieszka Kozak, która, która często mi mówiła: Bóg jest miłością, Bóg nie jest ranem. Ja mówię: jak to? Przecież ja tak cierpię, Ty dobrze mnie znasz. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie. I ja dobrze wiedziałam, żeśmy wtedy przez telefon rozmawiały, że ona płacze razem ze mną. Ale pamiętam, jak krzyczała wielokrotnie do mnie: Bóg jest miłością, nie tyranem. I ja chciałam w to wierzyć. Teraz z perspektywy czasu widzę, jak dużo dobra wydarzyło się, nie? że bez tej choroby nigdy bym się tak nie cieszyła życiem, bez tej choroby nigdy bym się nie czuła tak bardzo kochana jak teraz. A myślę, że jeszcze bez tej choroby też dużo dobrego wydarzyło się dla tych, którzy byli wokół mnie, którzy też słyszeli o mnie. Którzy właśnie zawierzyli mnie i dostali taką odpowiedź, tak, ja jestem, wszechmogący. Magda, niech to twoje świadectwo idzie w świat. Mm, to prawda. I niech daje on nadzieję. Niech idzie w świat, niech daje nadzieję, mm. bo ja dziś na dworcu zobaczyłam uśmiechniętą kobietę. Dziękuję. Bardzo dziękuję.